Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I o ile się nie mylę, to już będzie to jeden chyba z filmików pierwszych, chyba grudniowych. O ile się nie mylę, oczywiście, bo nie wiem jeszcze jak tutaj są moje filmy w kolejce, ale chyba jeszcze mam dla Was jeden albo dwa. Przechodzę do Was oczywiście z filmikiem, w którym pokażę Wam moje kalendarze adwentowe. Także tak, pytałam Was, czy chcecie zobaczyć taki filmik, więc... Oczywiście jednogłośnie, praktycznie, z małą tam jakąś, z małym procentem osób, które mówiły po co. Natomiast większa liczba osób, większy procent osób była za tak chcemy. Także ja pokażę Wam, jakie będziemy otwierać kalendarze u mnie na Vlogmasie. Pamiętajcie, ważny hashtag przez cały grudzień będzie to hashtag Vlogmas Agi. Vlogmas Agi to będzie ważny hashtag, który będzie nam towarzyszył przez cały grudzień, podczas oczywiście Vlogmasa. A dlaczego? Dowiecie się z kolejnych, myślę, filmów, wtedy, kiedy zaczniemy otwierać kalendarze adwentowe. Ale zapamiętajcie, hashtag Vlogmas Agi. Ok. Zacznę może od takich klasycznych, standardowych, niczym się nie wyróżniających kalendarzy z czekoladkami. Mam tutaj dwie opcje, nie wiem czy nie do góry nogami, nie. Takie dwie opcje Olivii Graciana. Więc dzieci będą otwierać sobie czekoladki. Dalej następny kalendarz, nie, to będzie wisienka na torcie, może przejdźmy do tego. Taki troszeczkę zapachowy, bardzo ładnie wyglądający. Strasznie nie mogę się już doczekać, mimo iż... Można powiedzieć, że praktycznie wiem, co jest w środku. Ja już te zapachy używałam. Nie pamiętam, za zapachem. Vanilla Sugar Cookies właśnie mi się pali w kominku. Mullet Pear and Cranberry. Nie wiem, czy go paliłam. Nie mogę skojarzyć. Warm Apple and Cinnamon. Tak, fajny zapach. No i Gingerbread. Gingerbread to mój ulubiony zapach. Taka jest tutaj opcja zapachowa, tak wygląda ten kalendarz, ja go zakupiłam, słuchajcie, chyba w Home Bargains. Także to jest mój pierwszy z kalendarzy, jaki będę otwierać z Wami w grudniu. Kolejnym z kalendarzy będzie ten kalendarz. Ten kalendarz kupiwałam, zakupiliśmy razem. Nie wiem, czy pamiętacie vloga z Edynburga, właśnie chyba jechaliśmy po kalendarz i właśnie ten chyba został wybrany. Jest to kalendarz przepiękny, mamy tutaj oczywiście jeszcze stroik. Merry Christmas and Happy New Year. Jest to w formie, widzicie, jakby też prezentu, czyli możemy tutaj, mamy tutaj karnecie, gdzie możemy sobie zapisać, że to jest od nas dla kogoś w prezencie i mamy mieć tutaj, słuchajcie, jakieś dżemy. Dżemery, ja nie będę Wam mówić jakie, ile i tak dalej, nie zdradzę, będziemy otwierać, to się przekonacie. Także kolejna opcja to kalendarz z dżemikami, także będziemy sobie otwierać, jak dam radę to z rana, jak nie to po południu, naprawdę to wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał mój dzień. Dalej dwa kalendarze to zakupiłam ostatnio w... chyba w Aldiku i to są, zakupiłam VitaCat, dwa kalendarze dla moich kociaków. Nie wiem jeszcze za bardzo chyba co tutaj będzie, ale chyba raczej jakieś witaminki mi się wydaje. Nie wiem czy będą jadły czy nie, ale na pewno spróbujemy, także takie dwa kalendarze adwentowe mam też dla moich dziewczyn, czyli dla moich kociaków, więc jak wszyscy będziemy otwierać, to wszyscy. Pokażę Wam kalendarz, który zakupiłam ostatnio, który strasznie mi się spodobał. Jest kalendarzem ogromnym, bo zobaczcie jak ja siedzę, to on jest tak jak od mojej głowy do pasa. Więc jest dość duży i jest to kalendarz Henosa T-Contour, cokolwiek to znaczy i mamy tutaj bio herbatki, także organiczne herbaty, ja z tyłu mam smaki, ale nic Wam nie będę zdradzać, więc tak wygląda kalendarz kolejny, jaki będziemy otwierać, więc codziennie będę zaparzać sobie jakąś inną herbatkę. Tak spróbuję zobaczyć, tutaj jest jedynka, więc od tego będziemy zaczynać. Jestem mega ciekawa, co tutaj będzie. Także wiem, jakie będą mniej więcej nazwy, może nie smaki, nazwy tych herbat. Jeden Wam zdradzę. Jedną nazwę na przykład będzie Night Fusion. Dobra, kolejny kalendarz, jaki ja sobie sama też zakupiłam, jest to Soap and Glory. It's in the calendar. Make a date with 24 beautiful surprises. Taki oto kalendarz.
Nic nie będę pokazywać w środku, będziemy sobie otwierać, to będzie wszystko widać. Aczkolwiek nie, w sumie tutaj nic nie będzie widać. Czekajcie, nie będę Wam mówić, co jest w środku. Tak on wygląda. W środeczku uważam, że jest przepiękny, jest dość ciężki, nie jest z takich lekkich kalendarzy. Bardzo mi się podobał, ja, słuchajcie, udało mi się go zakupić, nie ja, tylko chciałam Wam powiedzieć, że ja go widziałam w cenie 40 funtów, a dałam za niego 20. Dlaczego? Dlatego, że trafiłam na pół ceny, na przecenę, o połowę ceny. Także kalendarze były jedna, druga ceny, dlatego go wzięłam. Także to jest mój kolejny kalendarz, czyli Soap and Glory. Ja Wam polecam te kosmetyki bez względu chyba, praktycznie chyba nie miałam tylko paletek z tej marki, a tak to chyba już miałam praktycznie wszystko. No i na pewno nie miałam niczego na bazie samoopalacza. O, z tej serii też nie miałam. A tak to miałam już wszystko. Do ciała, do kąpieli, bomba, błyszczyk, plumper, korektor. Nie miałam podkładu chyba. Chyba nie miałam podkładu. No i oczywiście eyelinery, no bo eyelinerów nie używam, więc siłą rzeczy nie miałam. A tak to miałam chyba większość. I ostatni kalendarz, gwóźdź programu, wisienka na moim torcie świątecznym. Ta-da-da-da! Taki beauty kalendarz, jaki dostałam w prezencie. Jest to, słuchajcie, mój prezent, chciałam być urodzinowy. No nie, nie urodzinowy. Jest to mój prezent od Mikołaja pod choinkę. Mikołaj nie wiedział, co mi zakupić, a wiedząc, że ja poszukiwałam kalendarza adwentowego, nie mogłam się zdecydować i widząc, jak nie mogę się zdecydować, postanowił, że po prostu mi zakupi taki, który sobie wybiorę. Więc wybrałam ten, a że był w super cenie, jest również ciężkim kalendarzem, najcięższym z tych wszystkich. Chyba najbardziej takim urozmaiconym, co mi się bardzo podoba. Nie mamy tutaj niczego jednej marki, tylko mamy tutaj po prostu kilka marek, kilka firm do wyboru. I co ja Wam mówiłam, że cena tego kalendarza jest po prostu, była genialna, ponieważ normalna, taka regularna cena, to tak, tutaj jest napisane, że wartość jest 85 funtów, price per of standards, jeżeli chodzi o takie standardowe produkty, czyli pełnowymiarowe, bla, bla, bla. Normalnie etykietka jest w sklepie nie żadne 80 coś, tylko 70 funtów i z 70 ja dałam za ten kalendarz 35 funtów. Jest to najdroższy z moich kalendarzy i mam nadzieję, że będzie godny uwagi. Mamy tutaj takie marki, słuchajcie, jak Soap and Glory, mamy tutaj Mark Hill, mamy tutaj, co jeszcze mamy? Number 7, mamy tutaj Jack Wills. Nie wiem, nigdy niczego nie miałam z Jack Wills, ale bardzo widzę, że jest to tutaj chyba popularne. Number 7, Soap and Glory, Chapnays, z tego chyba też nic nie miałam. Liz Early. I Jules coś, nie wiem, Jules się pisze, Jules, Jolis i Masquad i to wsio. No i jeszcze coś butsowe. Także myślę, że będzie to fajny kalendarz. Nie mogę się już doczekać. Już Wam pokażę, jak on wygląda w środku. Ja zaraz spadam do pracy. No, niestety, nie można posiedzieć. Tak on wygląda w środku, więc zbyt wiele nie zdradza. Można tylko sobie popatrzeć, jaka jest budowa okienek, które są duże, które są małe. Gdzie mamy jedyneczkę? Gdzie będziemy zaczynać? Od małego czy od dużego? Jest, już mi się podoba. Na zachętę duże okienko numer 1 jest tu. Tu jest numerek 1, także od niego zaczynamy. A 24 jest tu. Takie, powinno być takie duże, ale nie jest takie wielkie. Wąziutkie, ale może będzie coś fajnego. Także ja nie mogę się doczekać już tego kalendarza. Jestem mega, mega jego ciekawa. Więc tak wyglądają moje kalendarze. Piszcie oczywiście w komentarzach, jak Wam się podobają. Z tego, co mi się wydaje i z tego, co oglądałam u dziewczyn, to jednak mam różnorodność w kalendarzach. I wydaje mi się, że raczej identycznych nikt nie będzie mieć na YouTubie. Może się któryś po... To nie ja, to auto. Może się któryś powielać oczywiście. Ten raczej nie będzie nigdzie na YouTubie. Nie wiem, jak z tym właśnie, z tym zielonym, z tym największym.
ale jeszcze nie widziałam. Dżemy raczej też jeszcze u nikogo nie widziałam, jak dziewczyny pokazywały, przynajmniej te, które oglądam. No i tego ze świeczkami też nie widziałam. Jeżeli widziałam świeczki, to właśnie Yankee Candle. Yankee Candle też widziałam, ale szczerze Wam powiem, że ja nie lubię za bardzo tea lightów, więc jeżeli już miałabym płacić za kalendarz z tea lightami, to naprawdę nieduże pieniądze, bo jest to nieopłacalne. Ja takie tea lighty to wolę, słuchajcie, po prostu w takiej pace za funciaka i pachną fantastycznie. Ja mam tutaj zapach Vintage Blossom z Primarka za funta, także naprawdę super sprawa. No i co? I tak by wyglądał filmik, w którym pokazałam Wam moje kalendarze, które będziemy wspólnie otwierać. I teraz uwaga, uwaga, mały bonus, mała niespodzianka ode mnie dla Was na podsumowanie całego roku, a w sumie Wam powiem, że to jest takie moje osobiste podziękowanie Wam, że ze mną byłyście przez ten rok, bo ten rok był dla mnie najgorszym ze wszystkich. Wiem, że się nie mówi z najgorszych roków, ale ja często śmiejąc się mówię, że to był najgorszy rok ze wszystkich roków. Także z ostatnich lat. I przygotowałam jeszcze jeden kalendarz. Przygotowałam kalendarz indywidualny, czyli kalendarz będzie takim zwieńczeniem całego mojego roku i takie małe też podziękowanie ode mnie dla Was. A dlaczego, dowiecie się oczywiście wkrótce. Nie wiem, drewniany, ciężki, stabilny, będzie mógł śmiało stać fajnie pod choinką. I tutaj jest taki brokatowy, nie wiem tylko, czy to będzie widać. Pewnie nie, ale jest piękny, mieniący się brokatowy. Nie widać tego za bardzo. Nie. Także taki kalendarz, a co jest w środku, to dowiecie się niebawem. Nie ma opisu, co jest w środku. Kto będzie ciekawy, to wyczekujcie oczywiście na mojego vlogmasa, który będzie, mam nadzieję, od 1 do 24 grudnia. Mam nadzieję, że dam radę. To takie trochę dla mnie wyzwanie jest z moim grafikiem. Mam nadzieję, że podołam. Także dajcie znać, jak Wam się podobają moje pomysły, moje opcje na kalendarze, mój wybór, mój prezent. I w ogóle piszcie w komentarzach, co myślicie, czy Wy też może jakieś kalendarze otwieracie, nawet jeżeli nie nagrywacie, czy skusiłyście się na jakiś kalendarz kosmetyczny. Jeżeli tak, to dajcie mi znać koniecznie na jaki i później koniecznie dajcie mi znać, czy było warto, czy nie. Takie Wasze wewnętrzne odczucie. Jakby ktoś pytał, bluza jest z Shein. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. No i co? Do 1 grudnia. Buziaki, pa jo!